Dajcie, kochani, monia z tej strony. Kosmiczne Monologii to będzie odpowiedź na Twoje pytanie. I tutaj troszeczkę to urozmaicimy. To w sumie ewoluowało samo. <laughs> I oczywiście będzie informacja, czy jest to odpowiedź na tak, czy nie. I będzie też to rozwinięte. Więc jak, jak masz jakieś otwarte pytanie, tutaj możemy coś razem sklecić, coś ulepić, kochani. Wiesz o co chodzi? Dobra, pytanie masz. Zadaj, jedziemy. Proszę bardzo. E, powiem ci tak, ty byś chciała odpowiedzieć tak lub nie, natomiast e, to jest rzecz, która zależy czysto od Ciebie. I Ty czasami e, próbując. Mm, Właśnie, właśnie, bo tutaj musisz w tej sytuacji zaakceptować, że cała ta sytuacja zależy tylko od Ciebie, że to nie jest tak, że rzeczy te dla Ciebie się nie dzieją, Ty po prostu nie działasz w tą stronę, wiesz o co chodzi, więc jeśli Ty naprawdę będziesz czegoś mocno chcieć, to musisz fizycznie wykonać krok w tego stronę, wiesz, jakoś to w swoim życiu rozpocząć, zamanifestować. Nie chodzi o to, żeby poświęcać się Bóg wie jak, tylko po prostu słuchaj, no jak ten chłopak, ta dziewczyna mi się podoba, chciałabym z nim coś zacząć, ale ona napisze: hej, co ta maja nie odpiszę, bo się wstydzę. No to kurczę, potem się nie dziw, że to nie idzie, co nie? To jest przykład. To jest przykład, który można zaaplikować do różnych innych sytuacji. Może to dotyczy ciebie. Zobaczmy jeszcze jakieś karty. Wow! Jeśli to było pytanie, czy to jest moja bratnia dusza, czy to jest ta osoba, no to mamy tutaj kochanków. I kochankowie to są bratnie dusze. Kochankowie to są swoje płomienie, chociaż z tymi płomieniami słuchajcie. <grym> w każdym razie, tak, to jest osoba. Tak, też cię kocha, Jeśli to chcesz wiedzieć, co my tutaj jeszcze mamy. Proszę bardzo. Mamy dziewięć kielichów. Pomimo, że ty tego kochanie nie widzisz, i może yy, nie wierzysz w to dla siebie, to twoje życzenie się spełni i dostaniesz to, czego chcesz. Należy się tylko troszeczkę zmiany w myśleniu. Bo jeśli chcesz dostać konkretne rzeczy, to nastaw się na to, że są twoje i że. Są dla ciebie i że będziesz je mieć, bo jak będziesz myśleć, że o nie, może tak, może kiedyś, może za 200 lat. No nie wiem, no nie wiem, no zobaczymy. No jak tak będziesz myśleć, to to będziesz dostawać. Wiesz o co chodzi? Inni też mogli na przykład zadać pytanie w stylu: Jak wygląda sytuacja między wami? Prawda? I sytuacja wygląda tak, że Jedna osoba ma święty spokój, a druga osoba i, i, i korzysta z tego spokoju i z wolności, a druga osoba czeka na jakąkolwiek informację i ma przez to zepsuty humor. Dobra. To, było nasze, to była nasza odpowiedź na pytanie. Całuję was serdecznie. Mua.